Silna para to też Krystian i Basia, do momentu, kiedy Basia nie odpadła z programu. Jak twoim zdaniem oni do siebie pasują? Krystian i Basia to fajna para moim zdaniem, gdzieś tam już jak w programie mogłam to zauważyć. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, no bo teraz Krystian jest tak naprawdę sam w programie i no nie wiadomo, jaki będzie zwrot akcji. Zresztą wiem, ale no nie mogę po prostu powiedzieć, tak? I chodzi o to, że no musimy sami zobaczyć, czy faktycznie gdzieś tam to wszystko się utrzyma, bo na ten czas, mówię, jak byli w programie, wszystko super ładnie, pięknie wyglądało, no ale czy po prostu wytrzymają też tę przerwę czasową, to wszystko, co po prostu było przed, czy po prostu to wróci fizycznie. Myślę, że też mieliśmy okazję widzieć, że Krystian nie był zbyt otwarty do Basi, prawda? Krystian jest dosyć zablokowaną osobą, ona jakby wielokrotnie odpowiadała o swoich wydarzeniach z przeszłości, że jakby okej, materialnie zawsze się przelewało, ale no nigdy tego czasu nie przekładali właśnie na jakieś kontakty z bliskimi u niego w rodzinie, więc jakby to jest pewne wytłumaczenie, ale myślę, że oni między sobą wyjaśnili sobie te po prostu różnice, bo jakby no mówię, jedna osoba jest oddana, druga nie, no to albo będzie taki balans w tym związku, albo go nie będzie, no i przez to nie będą mogli dojść do pełnego kompromisu, ale o wszystkich sytuacjach pewnie Basia wie, Krystian to samo i się zwierzą, więc jeżeli oni tego nie pogodzą, no to my tym bardziej. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, dajcie znać, jak podobał się wywiad i pozostałe, które również będą na stronie przeambitni.pl. Subskrybujcie kanał i widzimy się następnych. Pozdrawiam!